Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać. Wyruszamy dzisiaj na dwuetapową misję. Pierwszy etap. Podjęcie liści z teatru. Podobno aż 70 worków. Zobaczymy, ile wlezie i czy uda się zabrać wszystkie. Potem bierzemy te liście na Zadupie. Z Zadupia zabieramy kompost, a zostawiamy liście. W menu dzisiaj jakieś zdechłe tortille i paczka wafelków kakaowych. Jest 11. Wstałem o 9, ale miałem kilka ważnych spraw najpierw. Dla dociekliwych to musiałem zrobić kupę i wypić kawę. I lecimy. Czas operacyjny 3 godziny. Jak widzieć, liście już zapakowane po same kule. Zapomniałem wspomnieć, że żeby nie było za nudno, to przed samym wyjazdem dojebałem żukowi zapłonu. Ale chyba mu się podoba, bo nic mu to nie zrobiło. Tortilla była ohydna. A wafelki takie se. I chyba jednak najlepszym żarciem na robotę jest wczorajszy chleb z pasztetową. Podtrzymuję. Nie chciałem nagrywać, jak ładuję te liście, bo w miejscach publicznych to nie lubię nagrywać. Ale przynajmniej mam zaliczoną doroczną wizytę w teatrze. Jestem człowiekiem kultury. Drugi rok z rzędu. Podtrzymałem tę tradycję. Wszyscy mnie już poznają tam. Także jestem znanym bywalcem jednego teatru, który przyjeżdża od tyłu i zabiera liście i se jedzie. Widzimy się na Zadupie. Thank you.
liście zrzucone. Idę po widły. Przyniosę jeszcze parę rzeczy, to co potrzebuję do chaty, skrobaczek do słupków i długą łatę. To w sumie chyba wszystko. I dla relaksu ładujemy kompost, a potem trochę tych liści powyrzucam, ile zdążę, i zawijam. W tym roku nie trzymam ich już w workach, bo te worki się potem zaczęły siepać i ciężko było to potem posprzątać. A zapomniałem powiedzieć, w tym filmie nie ogłoszę zwycięzcy najlepszego suchara z poprzedniego filmu. Ogłosimy we wtorek, na wtorkowym filmie. Ale pod tym filmem oczywiście można suchary pisać, bo ten film również bierze udział w konkursie. Tylko po prostu jeszcze nie skonsultowaliśmy pierwszego zwycięzcy. No i patrzcie, tutaj w tą komorę to wszedł cały żółk obornika, wtedy pamiętam. Kilka razy tu kosiłem, to wsypywałem tu tyle, że już się nie mieściło więcej. Spokojnie tam wszedł też cały żółk liści. Dosypywałem tam też zrębki w międzyczasie, w sezonie. Wszystkie resztki. Ten kompostownik to był pełny ze 3-4 razy. I to, co jest tutaj, plus to, co wywiozłem ostatnio, to jest wszystko, co z niego pozyskaliśmy. No tam teraz jeszcze troszkę jest, ale już się dokopałem do tej rury napowietrzającej. Także za wiele nie zostało. Skam jak chuj, tyle roboty. Panie. Dobra, starcie, odjeżdżam i układam liście tam teraz. 15:20, czas operacyjny, trochę ponad 4 godziny, 4,5 w sumie. Rozpakujemy, ile worków dam radę, na razie nie robimy warstw. One tu i tak trochę siądą i wtedy spróbuję zdobyć tu w okolicy jakiś materiał, albo po prostu zaczniemy kosić. A propos koszenia, to jest teraz moja ulubiona pora roku na Zadupiu, bo te trawy przestają się tak stawiać tutaj i da się w końcu łazić bez koszenia raz na tydzień. Znaczy przynajmniej po tym kawałku, który skosiliśmy, bo cała reszta to jest tak jak zawsze. Grubo ponad 2 metry. Jak to skończę, to chyba jeszcze podjadę z tyłu zobaczyć, jak się pasie druga brama donikąd.
starcy. Chyba jeszcze trochę. Wybaczcie, że tak wszystko nagrywam, ale Martynka powiedziała, że jak znowu pojadę na cały dzień i przywiozę 10 minut filmu, to mnie z chaty wypierdoli. A teraz musicie oglądać. Misje wykonane. Wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć, chyba wszystko. Trzymajcie się ramy, to się nie osramy. Jedziemy na obczajkę. Wszystko mokre. I nawijamy do chaty. Czas operacyjny jak na razie. Minęło 20 minut od ostatniego podania czasu operacyjnego. Czyli niecałe 5 godzin. A ja zdycham. Dobra. Siema na rapa. Patrzcie, jak to pięknie chodzi. Pyr, pyr, pyr. Dobra. Stoi. Słupki nie przegniły. To jakaś tam niespodzianka. Trochę się jej opadło na środku, delikatnie. Dobra, tak tu chciałem obczaić, bo jak będę grodził, to może chciałem, kurde, zacząć tym razem od tej strony. Ale nie chcę mi się tu chyba kosić. No zobaczymy, najwyżej będę kontynuował tam, gdzie skończyłem ostatnio. Nie wiem, czy wy wiecie, gdzie my teraz jesteśmy, ale jak spojrzeć, to tam to takie białe, to jest Mauser. Tu o, to może teraz wiecie. No i tak będę grodził jesienią czy tam zimą. Widziałem jakiś tam komentarz z przesądami. Ja w przesądy nie wierzę. Dzięki przesądom ostatnio leciliśmy za bezcen 13 w piątek samolotem, także wy chcecie, to sobie wierzcie. Ja nie mam zamiaru. Mam wystarczającego pecha w życiu bez przesądów. Tu już chyba czas się zwijać, bo jakaś mgła idzie, tu widzę. Także jeszcze raz siema na rapach.